Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem mam znowu do Was pytanie. Najpierw przepraszam, że odcinków tak długo nie było, ale jednak koniec roku, więc wiecie, trzeba się postarać. Chodzi o to, że w końcu obczaiłam, jak używać parasolki, ale sęk w tym, że ta parasolka wyskakuje mi, że tak powiem, co drugi raz. I jakby tego było mało, co chwila mi się program zawiesza. Muszę resetować, właśnie sorry, patrzę na ekran, bo musiałam znowu. Muszę resetować grę, później ona mi się nie włącza, później muszę w ogóle komputer wyłączyć, włączyć i tak ciągle. Ja tego poziomu w ten sposób nigdy nie przejdę, a to jest naprawdę irytujące, bo mówię, klikam te CTR, CTRL i te przybliżenie i parasolka działa, ale działa co drugi raz albo wcale nie działa. I po prostu później jak staram się to szybko, 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 to mi się komp zawiesza i później gra się w ogóle nie chce włączyć na Originie. Moglibyście mi powiedzieć, co miałabym z tym zrobić, bo mnie to irytuje, że już prawie pokonałam tego potwora. Przepraszam, a to nagle coś takiego. Wkurza mnie, bo w końcu nie płaciłam za grę, która ma się włączać teraz co 20 minut. Ja już trzeci raz z rzędu resetuję kompa. I chyba nigdy nie przyjdę tego poziomu, a nie będę się użalać z tym podstawieniem bomb, bo po prostu nie chce mi się tego przechodzić przez kolejne pół godziny. Macie jakiś pomysł, co z tym zrobić? Ja naprawdę już jestem zirytowana, bo wiecie, to tylko platformówka, a jednak potrafi nieźle trzepać nerwy, bo no próbujecie coś zrobić i ciągle wam coś wyskakuje, a to mi na przykład, jak nawet na MSP, to mi wtyczka wyskakuje, to mi waliz wyskakuje, nagle w ogóle mi wyłazi z gry, albo w ogóle mi ta parasolka nie działa, mimo iż wcześniej działała. Powiedzcie mi proszę, co mam robić, bo raz mi już pomogliście, co Wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że uda Wam się wpaść na pomysł, dlaczego tak się dzieje, bo to jest naprawdę irytujące. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i z góry dziękuję za każdą pomoc. Trzymajcie się, cześć!